szkodowych, nawet 7-8-letni konie potrafią mieć serię kilku zwycięstw pod rząd, a do tego czasu nie wygrać ani jednej. No tak to właśnie wygląda. Mamy już sygnał, że za chwilę nastąpi start, więc przechodzimy na start do gonitwy szóstej. Nami nagroda Massiniego, międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni. Dystans tego wyścigu to 4000 metrów. A pobiegną z jedynką I'll Do What I Can, z numerem drugim Turion, z trójką wystartuje Meisho Kongo, z numerem czwartym Celadon, z piątką Le Grand, z numerem szóstym Lianel, z siódemką Hubal i z numerem ósmym Turdus. Już uniesiona w górę jest chorągiewka sędziego startera. I mamy sygnał do startu. Gonitwa się rozpoczęła. Dość niemrawo tak naprawdę uczestnicy rozpoczęli tę gonitwę, ale już na front poszedł Le Grand, oznaczony numerem piątym. Na drugiej pozycji galopuje Turion. Na razie spokojne tempo tego wyścigu. Przeskakują teraz żywopłot z rowem i wszystkim uczestnikom udało się poradzić sobie z tą przeszkodą. Le Grand jest na froncie. Na drugiej pozycji galopuje teraz Lianel. Na miejscu trzecim jest Celadon, stawkę zamyka Turdus, ale na razie dość spokojne tempo tej gonitwy. Le Grand na froncie od samego startu, na drugim miejscu jest Lianel, tuż obok na pozycji trzeciej galopuje Meisho Kongo, za tymi stajennymi towarzyszami na czwartej pozycji jest Turion, następnie Celadon, Hubal, I'll Do What I Can i na ostatnim miejscu galopuje Turdus. Nieco tam problemów miał z nim jeździec. Teraz przeskakują przez przejście drogi. Wszystkim uczestnikom udało się pokonać tę przeszkodę. Dalej spokojnym tempem na froncie tej gonitwy galopuje Le Grand pod Niklasem Lovenem. Na drugim miejscu jest Lianel, na trzecim Turion. Na pozycji czwartej teraz Turdus przeszedł do przodu. Dobrze tam przeszedł między końmi, no i już jest w połowie stawki. A na froncie znalazł się teraz Lianel, tuż obok niego Le Grand, na trzecim miejscu jest Turion. Le Grand teraz wrócił znowu na pierwsze miejsce. Tasują się między sobą te konie. Le Grand, Turion, następnie Lianel, dalej Celadon, Turdus. Na kolejnym miejscu jest Meisho Kongo, na przedostatniej pozycji galopuje Hubal i na ostatnie odpada I'll Do What I Can. Na froncie, za laskiem, teraz nam się troszkę schowały konie, ale na froncie jest oznaczony numerem piątym wałach Le Grand. Na drugiej pozycji galopuje Lianel, na trzecim blisko jest Turion. Za tą trójką na kolejnych miejscach są Celadon, Meisho Kongo, następnie Turdus, Hubal, no i stawkę zamyka ze stratą kilku długości I'll Do What I Can. Już biegną w kierunku trybuny głównej uczestnicy tej gonitwy. Będą tutaj przeskakiwać przez podwójny żywopłot oraz przejeżdżać przez przeszkodę wodną. Już zbliżają się do podwójnego żywopłotu. Jako pierwszy pokonywać go będzie Le Grand pod Niklasem Lovenem. Na drugiej pozycji jest Lianel pod Markiem Stromskim, a teraz do przodu przesuwa się Turion pod Janem Odlożilem. I to on jako pierwszy będzie przejeżdżać przez przeszkodę wodną. No i wszystkim uczestnikom udała się ta sztuka. Bez straty prędkości. Żaden z koni nie wybił się z rytmu na tej przeszkodzie. Zbliżają się do kolejnej, jaką jest drąg z rowem. Wydawało się, że może pomylić trasę jeździec, bo tam kierował się w stronę żywopłotu z rowem, a to przeszkoda, która jest obok tej, która była zaplanowana na trasie tej gonitwy. Na front teraz przeszedł Turdus. Z ostatniego miejsca na początku tej gonitwy stopniowo się przesuwał, no i teraz jest na
prowadzeniu Turdus, a tuż obok niego Turion. Te dwa konie tak naprawdę galopują tuż obok siebie. Turdus i Turion, na trzecim miejscu Celadon, na pozycji czwartej jest Le Grand. Już tutaj znacznie nam się zwiększa to tempo, bowiem do celownika pozostało jeszcze około 1300 metrów. Za moment będą konie i jeźdźcy kierować się w stronę bieżni płotowej, gdzie do pokonania będą miały jeszcze trzy płoty. Na froncie jest teraz oznaczony numerem drugim Turion, tuż obok niego ósemka, czyli Turdus. Za tą dwójką na trzecim miejscu Celadon, na pozycji czwartej Le Grand, następnie Lianel, Meisho Kongo, no i na ostatnim miejscu ze stratą I'll Do What I Can. No i już są na bieżni płotowej, mają do pokonania jeszcze w tym momencie niecały kilometr i trzy płoty jeszcze do przeskoczenia. Na froncie jest Turion, prowadzi samodzielnie z przewagą kilku długości. Zbliża się do kolejnego płotu, udało się go pokonać. Na drugiej pozycji Turdus, na trzecim miejscu Celadon. Ta trójka ma kilka długości przewagi. Na czwartym miejscu jest Lianel, następnie Le Grand i Meisho Kongo i daleko, daleko za stawką I'll Do What I Can. Ale już mamy prostą finiszową. Pozostało niecałych 500 metrów do celownika. Przedostatni płot pokonany przez Turiona. Tam goni go coraz mocniej Lianel. Przeszedł na drugie miejsce. Na trzeciej, czwartej pozycji są jeszcze Celadon oraz Turdus. 300 metrów do celownika. Pozostał jeszcze tylko jeden płot do przeskoczenia. Turion już się do niego zbliża i przeskakuje. Na miejscu drugim jest Lianel. Turion i Lianel. Ta dwójka walczy o pierwsze miejsce. Turion ma około dwóch długości przewagi, ale Lianel jakby przyspieszał. Turion i Lianel walczą o pierwsze miejsce. Turion ma przewagę jednej długości i wygrywa. Na drugim miejscu Lianel, na trzeciej pozycji Celadon, na czwartym miejscu Meisho Kongo, następnie Turdus i Le Grand, a teraz dobiega jeszcze mający 100 metrów do celownika I'll Do What I Can. Oznaczony numerem drugim w wałach Turion, dosiadany przez kandydata dżokiejskiego Jana Odlożila, jako pierwszy przeciął linię celownika i wygrywa